Proszę Państwa, przedostatnie spotkanie drugiego dnia turnieju o Puchar Krainy Stu Jezior. Chłopcy bardzo chętnie tutaj przyjadą kiedyś z dziewczynami pod namioty. Tu są fajne pola namiotowe. Ustynnemu się tutaj tak spodobało, że chyba zostawi swoje Mazury. Bardzo wyrównany mecz, proszę Państwa. Jest remis w tej chwili 32-32. A do zakończenia tego pojedynku mamy 4 minuty tej kwarty trzeciej i jeszcze całą kwartę czwartą. Chłopcy z Międzychodu jeszcze nie poznali smaku zwycięstwa. Czy Włocławek im da trochę radości? Tak, jak walczy z Boiński. Jajo jest, to jest walczak, to jest horror normalny. Maciek wchodzi. Trzydzieści dwa. Ciekawe, kto to robi. Patrz, patrz, patrz! Wejście! Czemu nie po końcu? Grodzi Remin! Staj z tyłu! Nie fauluj! Dobrze! Brawo, brawo, brawo! Teraz też nie było faulu! Dobrze chłopacy grają, nie? Bardzo dobrze. Stoi na prostych nogach. Postrasz go. Postrasz. Po co się motasz na koźle, jak facet jest... Podanie i zmiednięcie. Stoi gość, stoicie znowu. Teraz gorsze pozycji, nie? Była lepsza. Ej, co tam jest? Ej, no chłopacy, no tutaj Zboiński może być nawet królem szaców na tym turnieju. Time out. To na razie tyle.